oparta na prawdziwej historii mojej rodziny. Jest 7 odcinków serialu, również leżącego na półkach. To już zostało zakupione, zaakceptowane, czyli jest, spełnia warunki artystyczne. No teraz szukamy przede wszystkim czego? Pieniędzy. To jest 15 milionów złotych, może mniej. Dobrego reżysera. No i firmy producenckiej, która by podjęła taki trud. Wydaje mi się, że ten film, abstrahując od polityki, ale jest potrzebny wszystkim siłom politycznym w kraju. Dlatego, że z Eryką Steinbach wojują teraz wszyscy. I Platforma, i PiS, i SLD. To, co mówi Eryka Steinbach, obraża naszych wysiedlanych, o których przed chwilą opowiadałem. Mój ojciec w swoich opowieściach przekazał mi również tą drugą prawdę, prawdę niemiecką, bo jako woźnica, nastolatek pod groźbą pistoletu musiał ewakuować się wraz ze swoim Bauerem, Niemcem, właścicielem swoim, był przecież niewolnikiem, w głąb Rzeszy i widział tą doskonale zorganizowaną ucieczkę, gdzie trzy zapakowane wozy, zaprzężone w potężne, wypasione konie, wywoziły z Prus jakieś tam dobra własne i nagrabione. I porównywał to z tymi 5 minutami na zabranie czegokolwiek, bagażu podręcznego i opuszczenia swojego domu bez żadnej taryfy ulgowej. Te dwa wysiedlenia czy wypędzenia porównane są w jednym filmie. Ten film powinien powstać. Czy powstanie, nie wiem. Wierzą panowie osobiście w to, że patrząc w przeszłość uratujemy przyszłość? Tak, tak. Ja mam takie nie moje zresztą powiedzenie. Zagrożeń zawsze jest dużo. Niekoniecznie muszą tak samo wyglądać, jak wyglądały w czasie II czy I wojny. Ale symptomatyczne znaki już teraz się pojawiają. Nasza armia praktycznie jest bardzo słaba, nie istnieje. A armia, nawet nieliczna, ale dobrze zorganizowana, może być odstraszaniem jak gdyby dla potencjalnego wroga. Jest tyle zawieruch współczesnego świata, zahaczających o zagrożenie gazowe, o interesy europejskie, o terroryzm, który się pojawia, o pewne zagrożenia, które nas mogą spotkać z różnych stron. I należy się ich spodziewać, bo kraj, który nie utrzymuje własnej armii, będzie utrzymywał armię najeźdźców. To jest odwieczna prawda. I tego uczą w historii. Jeśli ktoś poczyta na przykład to, co było w 1938 roku mówione w Polsce, bardzo wiele osób mówiło, że Hitler nie uderzy, przecież to jest wariat. Nie odważy się. Poza tym mamy silną armię, wybronimy się, mamy sojusze, wybronimy się. Jednak ten wariat uderzył. Jednak ten wariat miał siłę sprawczą. W związku z tym tak samo rozsądnie, logicznie musimy teraz rozważać, skąd przychodzą zagrożenia i zabezpieczyć się przed nimi. Dlatego znajomość historii i myślenia logicznego, selekcjonowania informacji jest niesamowicie ważna. I znając historię, potrafimy się ustrzec. Mam nadzieję, przy mądrych rządzących potrafimy się ustrzec przed zagrożeniami, które teraz być może bagatelizujemy, abyśmy się nie obudzili, jak to mówią brzydko, z ręką w nocniku. Jaka jest dzisiaj już tak na koniec rola poety, barda i takiej piosenki we współczesnym świecie? Być sumieniem narodu. Cały czas ta sama. To znaczy są różni twórcy, różni bardowie. Jedni mówią, jak pewna aktorka, piosenkarka, że gdyby coś się działo strasznego w Polsce, to ja po prostu z tego kraju szybko uciekam. Wielokropek, żeby nie epatować wulgaryzmami. Zakładam, że jest to po prostu pewna PR-owska zagrywka, nie mająca nic wspólnego z tym, co ta pani naprawdę myśli. Ale samo to, że nie spotkało się to z potępieniem jakimś takim, czy z refleksją przynajmniej, trochę mnie martwi. Trzeba jednak większy nacisk położyć na prezentowanie treści istotnych, godnych, bo piosenka ma nie tylko bawić, ballada ma nie tylko służyć rozrywce, ale musi przede wszystkim nieść z sobą jakieś myśli, jakieś refleksje, jakąś naukę. I tu się odzywa we mnie stary Belfer, bo przez 3 lata uczyłem po studiach w szkole i uważam, że mamy zawsze ogromny potencjał. Kiedyś ktoś mądry powiedział, że nie ma przyszłości. Młodzież jest tak straszna, że właściwie nie rokuje to nadziei na jakąkolwiek przyszłość bezpieczną, oświetlaną, godną. Wie pani, kto to powiedział? Platon. Minęły 1000 lat i dalej starzy narzekają na młodych.
Ale jednak mimo tego cały czas młodzi stają na wysokości zadania, gdy coś zaczyna się dziać. Ja na to bardzo, bardzo liczę. Dajmy im tylko jakiś przekaz, jakąś informację, jakieś tradycje, oni sobie poradzą. Jeśli można, ja proszę uważam, bardzo, że powinno obowiązywać hasło róbmy swoje, przejść na razie do podziemia i czekać, że lada miesiąc. No przecież jesteśmy wolni, Macieju. Gdzie mamy przechodzić? Jesteśmy u siebie w kraju, siedzimy na wygodnej kanapie, uśmiechamy się do siebie. Bo jesteśmy w telewizji Trwam. Jakie przesłanie tak na koniec z tej płyty powinno popłynąć do wszystkich słuchaczy, którzy tej płyty już wkrótce będą mogli słuchać? Już mogą, bo jest w sklepach. Jest w sklepach, jest w internecie. Można ją nabyć również u Was w Fundacji Lux Veritatis i Nasza Przyszłość. Zamówić sobie drogą internetową czy pocztową. Jakie przesłanie? Myślę, że jedno najważniejsze. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Nie musimy mieć kompleksów. Ba, wręcz przeciwnie. No, nawet możemy troszkę się wbić w dumę, dlatego że tego typu zachowań, jakie opisane są na tej płycie, inne narody mogą nam pozazdrościć. I mimo wtapiania się w Unię Europejską, ja jestem generalnie za brataniem się ze wszystkimi ludźmi na całej kuli ziemskiej, ale mimo tego ta płyta mówi o czymś, co nas wyróżnia. Wyróżnia bardzo pozytywnie. Mam nadzieję. Czego by panowie chcieli życzyć odbiorcom tej płyty? Głębokich przeżyć i wzruszeń. Autor? I refleksji. Przede wszystkim optymizmu i wyciągania nauki na przyszłość. To nie powinno się już powtórzyć, ale musimy o tym pamiętać. Bo naród, który nie pamięta o swojej historii, przestaje być narodem. Bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ja myślę, że ta płyta znajdzie wielu odbiorców. Pomimo piosenek, które są wytworem współczesnej mody, są jeszcze ludzie, którzy, myślę, chcą słuchać takich utworów. Także zachęcam Państwa bardzo serdecznie do nabycia tej płyty. Z Państwem się już żegnam i zapraszam za tydzień na kolejny program. Z Panem Bogiem. Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia.